Już w najbliższy weekend kolejna premiera w Teatrze Sztuk w Jaworznie, w Atelier Kultury Teatrze Sztuk w Jaworznie. Jest z nami aktor i reżyser właśnie tej sztuki, Krzysztof Stanio. Cześć Krzyśku. Cześć Michał. Co to będzie w ten najbliższy weekend? 25 czerwca, godzina 18, premiera i 26 też 18, po raz drugi zagramy spektakl pod tytułem Głębia Ostrości, czyli rozprawa nad kobiecością. To będzie zarazem mój debiut reżyserski. To jest spektakl, z którymi pracuję od września z paniami seniorkami, ale nie tylko, bo też bardzo się cieszę, wystąpi wspaniała młodzież, która również tutaj w atelier, dla których prowadzę warsztaty. 17 osób na scenie, więc no, fajna liczba. Bardzo ambitnie. Tak. Natomiast o czym spektakl jest? To jest spektakl na podstawie, to jest adaptacja monologu Hanki Bielickiej. Mhm. Więc mogą się Państwo spodziewać oczywiście dużo humoru, żartu, ale też pewnego poszukania kobiecości dzisiaj, jak ona jest dzisiaj, a jaka nie jest. Zależało mi na tym, żeby Państwo się dobrze bawili, ale też żeby były pewne dialogi i sens, czy też pytania, z którymi Państwo, mam nadzieję, wyjdą i wierzę z po obejrzeniu spektaklu. No właśnie, dla kogo to jest spektakl? I tu pewnie Państwa zaskoczę, bo oczywiście w spektaklu grają panie w dojrzałym wieku, jest młodzież. Oczywiście jest to spektakl przygotowany dla dojrzałych osób, tak można powiedzieć, ale również dla młodzieży. Starałem się, żeby ten spektakl był pokoleniowy. Dlatego też nie przez przypadek można tam spotkać właśnie panie, które będą miały, no już doświadczyły, że tak powiem, i przeżyły sporo w życiu, ale mnóstwo przed nimi, ale młodzież, która też zaczyna swoją przygodę i życie. I myślę, że to takie bardzo piękne, że spotykamy tu właśnie jedność i takie porozumienie, można powiedzieć, pokoleniowe. Czyli innymi słowy, z pewnością nie będzie nudno. No, zapewniam. Super. Wobec tego Państwa serdecznie zapraszamy już w najbliższy weekend, sobotę i niedzielę o godzinie 18 spektakl właśnie w reżyserii Krzysztofa Stanio w Atelier Kultury Teatrze Sztuk. Serdecznie zapraszamy.